Dobra, sprawdźmy, co tam się zmieniło w tym Astronir. Dawniej graliśmy. Dobra. Jaka jest sytuacja aktualna? Aha, tutaj już są strony świata. Było to? Nie. Przewody. Opcje. Dźwięk. Coś tu pozmieniali. W grafice dużo nie ma. No i teraz co ja mogę stworzyć? Czekajcie. Tu do odkrywania. No dobra. Czekajcie, musimy zobaczyć tak. Musimy coś przynieść. Musimy coś przynieść, słuchajcie. Bo musimy zobaczyć, czy da się coś nowego odkryć. Polecimy w kosmos. Tutaj nic nowego nie ma. Tutaj mamy kawałek rakiety. Dobra, lećmy w kosmos, może nowa planeta jest. Czekajcie. Jak tu się wchodziło, bo ja już kuźwa zapomniałem. Dobra. I lecimy. Wow! Co to za planeta? Czekajcie, musimy nową planetę odnaleźć. Co ona jest taka dziwna? Co to jest za planeta taka rozczłonkowana? Jadę na Cidry, wyłączyć ci strom albo zaczniesz grać w normalne gry. Właśnie, że to jest normalna gra. Ale co się z nią stało? Ona jest zbugowana? Musimy poczekać chwilę. Niech ta planeta wejdzie tu bliżej. Ja mam takie dwie, ale no to musiały się zbugować jakoś. Siema kolosalny. Ale kurde, my tam nie dolecimy chyba, wiecie? Musimy przeczekać chwilę. Kurde, trzeba poczekać. Masakra. Siema, Bobby. Bo inaczej my niestety tutaj nie dotrwamy. Musimy poczekać, aż one się troszkę tutaj przybliżą. Ja chcę zobaczyć, czy ona jest zbugowana, czy tam da się przylecieć na nią. O, zbliżają się. Jest. Ale to jest tundra przecież, tylko że ona tak wygląda. To jest tundra. Ona tylko tak wygląda, że jest spieprzona. Czyli nic się nie zmieniło. Jałowa i typu ziemskiego.
O! To jest tundra. No czemu ona tak wygląda? Nie mogę na nią polecieć. To jest sucha? A pierdziele. Muszę poczekać, czekajcie, bo tu jest sucha. No nie, no jak ja na nią mam polecieć? Czekajcie. Nie mogę tak skakać, bo mi paliwa zabraknie. Jaka komenda nie działa? Czy ja będę grał Residenta? Nie. No to na to muszę wskoczyć. Chociaż na jałową będzie trochę bliżej. No nie, no nie dojdę do niej, patrz. Nie dolecę do tej. On się oddala. Dobra, walisz to. Dobra, i tutaj teraz na ziemską wylądujemy, tylko gdzieś, gdzie jest nasza baza. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Wiecie, tu są jakieś części statków. Albo tutaj wylądujemy. Przycięło. Dobra. Czekajcie, jak tu się coś robiło? Tak. Aha. No dobra. Sprawdźmy to. Może coś tutaj będzie fajnego. O, są. Idziemy z tym kawałkiem. Dodali nasionka. Idziemy po drugą część. Czy da się zwiększyć zasięg statku? Chyba nie. Co to jest? To nie. To. Okej. Okay. Kostka jeszcze jest. Dobra. Jeszcze wejdziemy do środka, zobaczymy co w tym statku. Czy to jest biedna wersja No Man's Sky? No raczej na odwrót. No Man's Sky to jest biedna wersja Stronira. Generalnie No Man's Sky jest biedną wersją gry. Brak baterii. No dobra, biegniemy. Bo już tlenu nie mamy.
Tam jest wielki panel. Co to jest? A. Żywica. Dobra, moi drodzy, lecimy. Wracamy do naszej stacji. Zrób przewody tlenowe, ale nie opłaca się teraz, muszę z bazy to zrobić, tak jakby. Mamy. Dobra. Słuchajcie, musimy sprawdzić tak. Weźmiemy pierwszą część. Tutaj do odkrywania. Weźmiemy kolejne części. Dobra. I zobaczmy, co teraz się wydarzy. Czy coś nowego znaleźliśmy? Nope. Czyli nic nowego nie ma. Nope. Czyli nic nowego nie dodali. Dobra. Hydrazynę mamy. No dobra, no to się nie opłaca grać, nie opłaca się męczyć tej gry, skoro myśmy już tu zdobyli wszystko, bo... Ja wam wytłumaczę. Teraz aktualnie, w tej grze... Czekajcie, jak tu się to... O. To było tutaj. W tej grze aktualnie nie opłaca się robić, słuchajcie, nic, bo szczerze mówiąc, no nic się ciekawego nie dzieje. Myśmy zdobyli wszystkie odblokowania, mamy na razie wszystkie sprzęty i tak dalej, a kurna, no... Jeżeli ja nie mam tutaj celu nowego, nie? Czyli nie mam na przykład nowych rzeczy do zdobycia, to mi się po prostu nie opłaca grać. Szkoda czasu, nie? Tutaj hydrazyna, no tutaj nie mamy, węgiel jest, bla bla bla. Jedno miejsce, trzy miejsca, magazyn, dźwig. Jeszcze jedno miejsce można zrobić, dźwig. Dźwigu nie mogę zrobić. Jeszcze można ciężarówkę zrobić. Dobra, polećmy. Zobaczymy. Czy dam save'a? Nie, 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 ja nie daję save'u. No grajcie, jeżeli macie tą grę, no to musicie się bawić. Musicie się nią bawić. Typu ziemskiego, jałowa. No i nie przeskoczę na żadną. Ja muszę lecieć na tamtą. Czyli przez napromieniowaną muszę lecieć. Ale ja nie chcę siedzieć na napromieniowanej. Siema szefie, witam cię. Karateka. To jest egzotik i ja tutaj się osadziłem. Wow. Dobra. A widzę, ciężarówkę będziemy robić. Dobra. To tak, byśmy mogli zrobić ciężarówkę. Ajajaj, nie możemy zrobić ciężarówki, bo jest miejsce zajęte. To miejsce będzie tutaj zawsze zajęte. No to musimy zrobić tak jakby nową odnogę.
Czyli zrobimy sobie tutaj odnogę. Aluminium dwa razy trzeba zrobić. Mamy tu aluminium. Ruda aluminium, lateryt. No dobra. Dobra. Okej, brakuje energii. Musimy tutaj dać energię. Czekajcie, bo energia powinna być z panelu słonecznego przecież dostarczana. A gdzie jest panel słoneczny? Nie mamy go? A jest! Taki malutki! Musimy większy panel zrobić. To jest drukarka, jest... Czekajcie, nie mamy drukarki chyba. To jest wytapiacz. Czekajcie, co to jest? To jest wytapiacz, bla bla bla. Nie mamy tu drukarki. No to musimy zrobić drukarkę przecież. Dobrze mówię? No tak, nie mamy drukarki. Weźmy żywicę dwa razy. Drukarka. Dwa razy mieć. Oho, ho, ho, ho. To jest lit. No to dupa. Mamy hydrazynę, musimy uzupełnić paliwo. Dobra. Tytan. Co to, burza idzie? O, o, idzie burza. A czekajcie, czy ja mogę zrobić łazik, ciężarówka, prom, statek kosmiczny, ciężarówka. Ale burza chyba przejdzie obok, czy nie? Dobra, czekamy. Burza. Burza kosmiczna. Tornado kosmiczne. Uwaga na kamienie! Kryć się! Nie no, ukryliśmy się. Pierona. Co to za anomalie pogodowe? What kind of anomalia is this? Co ty na temat Space Engineers? No, tak, tak se. Ale tak średnio jestem zainteresowany. Posiadam tą grę zresztą chyba. Dobra, wychodzimy. Aluminium musimy, słuchajcie, w dużych ilościach ogarnąć. Dobra, musimy zrobić aluminium. I teraz tak, dobra, to idziemy wydobywać. Co my tutaj mamy? Żywica, średnio mnie to obchodzi. Dobra, idziemy. Musimy zrobić ciężarówkę. A co tutaj? Tutaj już nic ciekawego. Ale tutaj gdzieś zrobiłem takie zejście na dół.
Okej. No tutaj średnio. Muszę zejść z innej strony. Jakiś dziwny safe to jest. No tu przecież miałem zejście z innej strony na dół. A, tutaj chyba. Mam. Dobra, wiem gdzie. No i gitara. Patrzcie, jadę, jadę. Ślizgam się. O, tu coś jest. Co to jest? To jest chyba to, czego szukam. A nie, to jest złożony. To tak średnio szukam. O-o. Dobra. W Astonier już nic nie ma ciekawego, no ja tylko tą ciężarówkę zrobić. Żeby udowodnić, że się da zrobić. Ale coś jest, zbugowane są tekstury, widzicie w ogóle te kwiatki? Zbugowane są tekstury tych kwiatków, one takie kiedyś nie były. One były normalne. Bardzo dziwnie to wygląda, bardzo dziwnie. No średnio. Okej, zejdźmy na dół. Co to jest? Węgiel? Ale jak ja to mam zebrać, skoro to nie ma podłoża? Dziwne. Tu też jest węgla dużo. Moi drodzy, kopalnia. Patrzcie, ile węgla. Jak prawdziwy Ślązak. Dobra, mam coś takiego. Wątpię, że to cokolwiek mi da, bo tutaj nic nowego chyba nie ma. Ale możemy z tym iść do bazy. Najwyżej jakiś fajny surowiec z tego będzie. Ty, ale kiedyś tak się nie dało chyba zrobić. Nie dało się tak po prostu nieść. No sprawdźmy. Wydobymy. Zobaczmy co tam nowego. Lit. No średnio. No i nie ma tu aluminium. 185 bitów, zrobisz jutro armę z Dorianem, kappa odbiór Moltaku. Z Dorianem, kappa 7 odbiór. Chcecie, żebym zrobił armę z Dorianem, to muszę ją ściągnąć i wszystko zrobić. No nie wiem, czy w tą armę wchodzić, czy nie. No mógłbym spróbować. Ja się nie znam na armię. Z Jasiem. O kurde, prawie bym się wywalił. No nie ma zwątpienia do tych księdza, tylko że no tutaj nie ma nic. Dobra, oficjalnie.
Widzę, że chyba niestety tutaj nic nowego nie ma. No szału nie ma, no. To jest Astroneer. I miałem nadzieję, że odpalę tą grę na live'ie, okaże się, że coś nowego jest. W ogóle zobaczcie te planety, patrzcie na niebo. Te planety wokół mnie w ogóle latają. Ja wokół tych planet, wszystko jedno. No i że będzie coś nowego i że będę mógł to potem nagrywać, bo coś fajnego, a się okazuje, że no bez zmian. No problemem tej gry jest to, że ona na początku wydawała się naprawdę super, super wciągająca, bo była taka, ale to się zmieniło szybko po jakichś 4-5 godzinach gry, gdy wszystko zdobyliśmy i tak naprawdę już nie ma celu, bo wiecie, w takiej grze sandboxowej celem, jeżeli nie ma jakiegoś zadania konkretnego postawionego przez grę, to przynajmniej my powinniśmy sobie postawić zadanie, tak? Oczywiście, jak ktoś powie, no zbuduj sobie coś ładnego, dom, wszystko wybuduj, każdą rzecz. Tylko że problem polega na tym, no zrobię tą ciężarówkę, ale po tej ciężarówce co? No będę jeździł w tej ciężarówce. Ale po co bym miał jeździć? W celu czego? Zdobywania surowców? Ale po co mi te surowce, skoro już wszystko mam stworzone? Powinny być nowe odblokowania, nowe surowce, nowe pojazdy może, po prostu nowe rzeczy, które powodują, że chce mi się grać i chce mi się zbierać surowce, żeby je wytworzyć. Oczywiście to jest gra, moi drodzy, Early Access, więc ona będzie się zmieniała, ale to nie znaczy, że ja w to mam grać cały czas, nie?